Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W poprzednim, jak widzicie, zrobiliśmy sobie komponent funkcyjny, w tym natomiast omówimy sobie tworzenie komponentów klasowych. Stwórzmy sobie w folderze Molecules folder Article, czyli artykuł. Także przechodzimy do molekuł, następnie tworzymy article, a w środku plik article.js. Następnie tworzymy nasz komponent. Aby stworzyć komponent klasowy, także musimy zaimportować sobie Reacta, czyli import React from React. Następnie tworzymy nasz komponent, czyli class article. I teraz tak, tutaj tak jakby wiecie, to stworzenie klasy wygląda w ten sposób. Natomiast, żeby nasza klasa była klasą reactową, czyli komponentem, musi dziedziczyć po Reakcie, czyli extends. I tutaj otwieramy sobie React, następnie component. Czyli nasza klasa musi dziedziczyć po React component. Tutaj następnie otwieramy jej ciało i tak naprawdę tyle. Pamiętajcie o tym, że każda wasza klasa, jeżeli chcecie coś renderować na ekranie, właśnie musi posiadać funkcję render, czyli render, a następnie w środku return. I tutaj zwróćmy sobie H1 z napisem artykuł. Komponent klasowy eksportujemy tak samo jak funkcyjny, czyli export default article. Ważna rzecz, o której warto wspomnieć, importować ten React komponent możemy w inny sposób, na przykład tutaj możemy sobie skrócić zapis i pobrać właśnie już ten komponent. I w tym miejscu wystarczy, że zrobimy to w ten sposób. W tym odcinku tyle, pamiętajcie o łapce i subskrypcji, a ja zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się, cześć!